Dzień dobry, kochani. Mam dzisiaj fryca. Fryca mam takiego z tego względu, że spałam i chodziłam cały czas w gumce. I właśnie tak wygląda. Wczoraj zrobiłam z mamusią ponad 7 kilometrów. Jestem z siebie bardzo, bardzo dumna. Bardzo dumna jestem z siebie ze względu na kręgosłup, nogę, biodro i lewą stronę. O tak powiem. I jest to moje małe, wielkie osiągnięcie i naprawdę jestem bardzo, bardzo dumna z siebie i nie tylko ja, ale i moi bliscy. Wiecie, ja nie mogę sobie iść na siłownię i tam robić różne rzeczy. To, co mogę, to robię i jest dobrze i jestem zadowolona i pobijam jakieś tam swoje wymiary możliwości i małe sukcesy i bardzo się z tego cieszę. Włączyłam teraz ogrzewanie z tego względu, że tam gdzieś koło miśka pracy wybuchł gaz i próbują go ugasić już około godziny czasu, walczą z tym płomieniem, podziemią dokładnie. Gdzieś tam podziemie się też dostał ogień i tam gaszą, więc Misiek mówił, żeby włączyć i sprawdzić, czy nie odcięli. Ale nie, u nas jest, czyli nasz gaz idzie z innej jakby strony, można powiedzieć. Co jest moim postanowieniem, jeżeli chodzi o te piesze wędrówki, bo ja spaceruję, to nie jest bieganie, to jest, wiecie, spacer nieprzymuszony. Ja wstaję, żeby się napić, jak mnie boli na przykład kręgosłup, to odpoczywam, jak wracam, to smaruję się maściami i takimi różnymi. Jest fajnie, jest fajnie, jest naprawdę fajnie i wiecie co wam powiem, że moja waga spada i to dosyć sporo. Od poniedziałku dochodzi jeszcze jedna rzecz, którą będę chciała znowu wprowadzić, żeby to nie było takie rygorystyczne dla mnie, to znowu będzie to, że do godziny 10 jem, później już nie. Później już tylko płyny i takie różne, no sporo tego jest. Sporo tego jest. Najważniejsze to, że nie palę, prawda? To jest najważniejsze. Jestem dumna z siebie również. Wszystko mi się udaje tak, jakbym chciała. Po prostu chyba tutaj chodzi o silną wolę i charakter. Charakter dużo robi, bo jeżeli ktoś jest zadziorny i coś sobie postanowi po swojemu, to tak musi być. Ja taka właśnie jestem. Chwilę teraz posiedzę. Zobaczcie, jaki to jest piękny ten kalendarz. Powiesiliśmy i naprawdę jest piękny. Nie wiem, co dzisiaj będziemy robić. Nie wiem, czy może spacer, czy może basen, czy może... Może nic. Może po prostu dzisiaj spędzimy ten dzień w domu. Z tego względu, że Misiu jest naprawdę przemęczony. Nie chcę go nigdzie ciągać. A mały też sobie leży i odpoczywa, także... Wiecie. Zobaczymy. Tak czy inaczej, nagrywam trochę tego vloga. Jakby się jakieś plany pozmieniały, to coś wam pokażę, coś wam nagram. Może po prostu ja zajmę się sprzątaniem domu dzisiaj, a oni sobie poodpoczywają. No nie wiem, zobaczymy. No. Nie ma co planować. Na pewno będę szła na spacer. Tak jak powiedziałam, albo i nie wspomniałam, u mnie to jest tak, że moim zaplanowanym takim wyjściem jest minimum 2 km. Ja z psem tyle robię śmiało, więc jest dobrze. Ale słuchajcie, są takie dni, kiedy na przykład ja nie mogę wykonać spaceru z jakiegoś tam powodu. Nie wiem, mam migreny, że leżę w łóżku i nie mogę się podnieść, nie mogę... O! Kto ma takie dolegliwości, ten wie, o czym mowa. Na przykład mój kręgosłup, czy tam moje biodro, no cokolwiek, no nieważne, no są takie, nawet pogoda, że leje tak, że nie da się wyjść z domu, no to przecież ja nie będę szła i robiła tego. Wtedy muszę zastąpić to czymś i tak myślałam, żeby to zastąpić moimi tymi ćwiczeniami, co mam na kanale. To są delikatne ćwiczenia i myślę, że tak właśnie będę robić, że jak nie będę mogła wyjść, to będę sobie tak ćwiczyła tamte partie i niedługo jeszcze będę chodziła na basen,
ale to raz w tygodniu. Wiecie, ze względu na finanse mam określony budżet. Mam określony budżet. Ale nie narzekam. Broń, Panie Boże, nie narzekam na nic, co jest w domu, czy tam w mojej rodzinie. Nie, nie, nie. Jak tam powiem o Ola Boga, moja noga, coś tam, no to wiecie, jestem tylko człowiekiem i czasami sobie ponarzekam, ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Okej, 5 minut straszę, idę się napić kawy i wyszykować, pomalować buziaczki. Dzięki za uwagę, do następnego łączenia, pa pa. Oj tak, z daleka to widzicie, już zaczynam chudnąć na twarzy. Jestem gotowa, ale ja jestem gotowa do wyjścia dzisiaj w popołudniu. Będziemy robić marsz z mamą. A gdzie? Jedziemy nad morze. Kilka momentów pokażę Wam, bo właśnie będziemy dzisiaj spacerować, robić sobie taki trening spacerowy nad morzem, bo nikt nie chciał nigdzie ze mną jechać, każdy chciał dzisiaj zostać w domu. Później Russellowi się odwidziało i chciał znowu jechać, później znowu mi się z nim pogadał i znowu nie chciał, także jadę sama, jadę z mamą, zrobimy sobie tam trening, kilka kilometrów przejdziemy brzegiem morza, później pójdziemy sobie na kawę, wracając z nad wody pojadę, kupię gotowca dzisiaj obiadowego, czyli KFC, no, bo Russell mnie prosił, dlaczego nie. Przez weekend jem co chcę. Od razu mówię, że tutaj dieta mnie przez weekend nie obowiązuje, dlatego że w ten sposób wiem, że przez cały tydzień będę się rygorystycznie trzymać mojego postanowienia, a dwa dni mogę sobie pozwolić na dużo, dużo więcej. Przyszły mi dzisiaj foteczki, zdjęcia z Freeprint. Parę zakupiłam. Ja sobie wodę teraz wlewam. Mam dwie butelki, bo jedna jest dwie małe butelki, które sobie schowam do torebki. Przelewam sobie po prostu wodę mineralną, gazowaną, bo ja piję tylko i wyłącznie gazowaną. Innej nie lubię i nie interesuje mnie to, czy jest ta zdrowsza, czy tamta. Po prostu wolę taką i piję tylko i wyłącznie taką. Jutro będę robiła sok z buraków. Także zainteresowane osoby zapraszam, żeby sobie obejrzały. Bardzo fajny przepis. Kupiłam ostatnio w kartonie sok z buraków. Znaczy ostatnio to było jakoś tam ponad miesiąc czy jakiś czas temu. I powiem Wam, że był tak niedobry, że nigdy, nigdy więcej. A! Uwaga, bo mi się rozleje. Dobra. Także chłopaki dzisiaj i Laura zostają w domu. Ściągają rzeczy z choinki i tak dalej. A ja jestem już w nowych spodniach, w bluzie, koszulce. Wymalowałam się, bo miałam robić filmik, ale stwierdziłam, że nagram jutro. Mam kilka w zapasie. Także jest. Mam jeden w zapasie. Także jest ok. Wieczorem jeszcze będę robiła sobie maseczkę, więc znowu nagram. Okej, okay, brykam. To później. Poczekaj, mamuś. Dzień dobry, witajcie. Przyjechałyśmy do Trun i dzisiaj będziemy robić nasz... O tak. Dzisiaj będziemy robić nasz, jak to się nazywa, trening. Po plaży sobie. Będziemy chodzić sobie po plaży dzisiaj i jesteśmy same we dwie, bo jednak zostali wszyscy w domku. Także idziemy, coś tam ponagrywamy, ale bardziej przyjechałyśmy skupić się na treningu. Pogoda nam troszeczkę nie sprzyja, bo... O, straciło ostrość. Bo jest mrzawka i taka gęsta mrzawka, więc zobaczymy. Prawdopodobnie trochę zmokniemy. Mamy duże obciążenie toreb. Będzie dobrze, także do zobaczenia później, coś tam nagramy, ale będziemy raczej pokazywać w przyspieszonym tempie z muzyką, dopóki mi bateria nie pada. Dzisiejszy, miałam nie gadać, ale chyba będzie mnie słychać, zobaczcie jak jest, fajnie.
Dzisiaj nasz trening będzie taki trochę z przymrużeniem oka, z tego względu, że co chwila się zatrzymujemy, więc statystyki pokażą, że idziemy żółwim tempem. Ale staram się, jak stoimy i coś nagrywamy albo robimy sobie foteczki, to wtedy pauzuję aplikację, żeby czas nie leciał. A nie, też nie za każdym razem. Zobaczcie, jak jest ładnie, pomimo tego, że jest zimno. Nie jest zimno aż tak. Tylko, że ta pieprzona mrzawka tak nie jest fajna, nie jest fajna. Nieprzyjemna, bo leci w gębę, ale... I śmierdzi rybami. Od morza, no. Takie zgniłe... Jak to się mówi? Zgniłe powietrze? Nie. Takim mułem. O, mułem, nie? Jodem. Także idziemy sobie dalej. Spacerujemy. Zobaczcie. Super. Super. Aktywnie spędzamy dzień. Póki możemy, nie? O, jak ładnie tutaj. Chcemy włazić na tą górę. Co ten, patrzcie, jakimi fajnymi terenami chodzimy. Czekaj, mama. Odpływ i kamieni. I nie? Zobaczcie, jak no, idziemy na tą górę. Ja mam lek wysokości, trochę się najpierw przestracham. Na górę. Najpierw idziemy naokoło góry, później idziemy na górę, później schodzimy. Dobra, idziemy, bo on nam tutaj się liczy. Każdy krok. Widzicie? Moje postanowienia noworoczne nie idą na marne. Mówiłam, że się wezmę za siebie. Się wzięłam. I nie palę już ponad miesiąc. 30 miesiąca. Dzisiaj mamy 7. No, no, no to wiedzą wszyscy, że to o tą fajkę chodzi. Także piękne kamienie, no. Wiadomo, że wy na przez kamerę tego nie widać. O, uwaga, tutaj jest. Można się poślizgnąć i spać ze skarbem. Pięknie. Oho. Tu jest... Oj, przepraszam, mama. Ja wam coś pokażę. Ale ja sama tam nie podejdę. Gdzie moja aplikacja będzie pokazywała pauzę, dlatego, że ja przez pomyłkę... O, później będziemy na tą górę włazić. Przez pomyłkę wyłączyłam i musiałam jeszcze raz włączyć. Taka ze mnie niezdara. Tu pewnie był... No, molo jakieś takie. Pozostałości. Super, mam zdjęcia. Idziemy dalej. Muszę wam pokazać, jak świetnie. Widzicie? No. A jak zrobię dużo kilometrów, to zasłużę na KFC. Także warto, warto. Doszliśmy tutaj, jest taki cypelek, opowiem, cypelek. Zobaczcie, jakie ładne. Tam pan sobie zdjęcia robił, tu jest ta góra i my idziemy dalej. Tu jest jakiś tartak, a ja się pokażę, ale bo teraz mama mi da chusteczkę i lusterko, bo ja jestem kobieta i się maluję, ale ja lusterka nigdy nie noszę. I dzisiaj nasza apka pokaże nam, że idziemy... to już mówiłam, żółwim tempem, bo już się zatrzymujemy. Co kawałek, ale to się liczy. Się wszystko liczy. To zawsze aktywność, nie? I to weekend, gdzie ja weekend mam cheating day. Nie wiem, czy zobaczycie. Czekaj, mamuś. Nie, nie, nie. Ja tam chcę, że tam statek płynie. Distance 1 kilometer. Duration 40 minutes. 2 seconds. Widzisz? 1 kilometr zrobiliśmy w 40 minut przez te fotki. Ile zrobiłeś? Możemy tam iść koło. Czy 14? Koło tej. To jest fitwa, prawda? Jesteśmy na tej górze. Właśnie zrobiłyśmy 2 kilometry. 3 kilometry ponad razem. Zobaczcie. Nie wiem, czy mnie słychać, bo jest bardzo... Ja nie wiem, gdzie jest kamera.
stronę samochodu. O co ty? Trochę. Nie, wcale. Już się robi ciemno. Ale jest fajnie, jedziemy, idziemy, idziemy, idziemy jeszcze gdzieś poszukać jakiegoś przytulnego baru, żeby napić się kawy. Jak nie będzie słychać głosu, to włączę muzykę po prostu. Wchodzimy w miasto. Idziemy sobie zrobić postój. Zrobiliśmy ponad 5 km plażą. Teraz wbijamy się w miasto. Cały czas się nalicza, przecież cały czas idziemy, tak? No. I później idziemy na kawę, tam zrobimy sobie małą pauzę. Idziemy, później pójdziemy jeszcze w stronę auta. Może kawałek jeszcze przejdziemy, zobaczymy. Wiecie, muszę też obiad dowieźć, nie? Do domu. Tak, to byśmy sobie tu do wieczora... Ja do kolacji. Do kolacji, no właśnie. Ale nie, nie. Wystarczy na dzisiaj. Jutro też jest dzień, jutro z mamą. Patrz, odkrawa noga. Jutro też jest dzień, jutro z mamą. Też sobie pójdziemy, chyba że będzie lało. Bo tylko to nas powstrzyma. O. Także idziemy. My już jesteśmy w domu. Mama przyszła też do nas, bo chcę pokazać zdjęcia. No i na obiad, nie? Tego KFC-aka. KFC-aka. Bo jeszcze mam zdjęcia. Tutaj są, o, wytegowane. Misiek, patrzcie, nie ma choinki, puste. Teraz tak pusto. I tam wszystko, o, puste też. Tylko kwiatki zostały. A jeszcze ich nie będę wyrzucać. A co to? Piwko i... No to nie jest od siebie. I moje jedzenie, a nie pokażę dalej, bo tam jest Russell jak zwykle. Jaki? Chory. Chory, nie chory. Chory też, ale golutki. O to mi chodzi. Znaczy, no wiecie, nie pokazuje się takich rzeczy. Do zobaczenia jutro i miłego weekendu dla was. Pa, pa.